Ogromne zmiany w obostrzeniach. Pan premier Mateusz Morawiecki oraz pan minister zdrowia pan Niedzielski przedstawili plan luzowania obostrzeń na maj. Poinformuj swoich bliskich, wysyłając im ten film. W tym kraju zostają otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne. Możliwość będzie uprawiania sportu na zewnątrz do 50 osób oraz na halach. A to od 1 maja, ale teraz są lepsze. Od 4 maja stają otwarte galerie handlowe i sklepy budowlane, oraz galerie sztuki i muzea. Od 8 maja zostają otwarte hotele. A teraz najlepsze! Od 15 maja na świeżym powietrzu zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek. Od 29 maja stają otwarte wszystkie restauracje oraz siłownie. A co do szkół, to powiem w następnym filmie.